Agnieszka Chylińska zmienia swój wizerunek bardzo szybko. Nie ma drugiej takiej celebrytki, która przechodziłaby tak błyskawiczne metamorfozy. Zdjęcie mówi samo za siebie, ciężko nie być zdziwionym. Jedno zdjęcie wystarczyło, by internauci oszaleli. Artystka pokazała się z całkiem innej strony. Agnieszka Chylińska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzięki czemu prawie codziennie możemy oglądać jej najnowsze zdjęcia lub nagrania. A teraz chwali się kolejnymi wspomnieniami. Zdjęcie pochodzi z czasów, kiedy artystka miała nieco ponad 20 lat. Kiedyś w maju bywało znacznie cieplej. Spokojnego weekendu, napisała Agnieszka Chylińska pod zdjęciem. Artystka pozuje, siedząc na kocu na łące, z szerokim uśmiechem i macha do fotografa. Ma na sobie sportowy t-shirt, a w oczy rzuca się od razu wianek na kruczoczarnych włosach. Fani byli zaskoczeni i zaczęli namawiać piosenkarkę, aby częściej wykorzystywała ten gadżet, ponieważ jej stylizacja wygląda naprawdę świetnie. Chociaż Agnieszka Chylińska przyjęła bardziej metalowo-punkowy styl, dlaczego nie miałaby posłuchać rad? Agnieszka Chylińska zebrała ogrom pozytywnych komentarzy. Piosenkarka, tak, jak wielu Polaków, nie jest zbyt zadowolona z chłodnych majowych dni i jeszcze bardziej zimnych nocy i poranków. Uciekła wspomnieniami do dawnych lat, kiedy maj był znacznie cieplejszy i zrobienie pikniku należało do przyjemności i nie wymagało zabierania ze sobą ciepłych kurtek. Piękna niczym rusałeczka, skomplementowała fanka. A, cudowne były te włosy. Piękne czasy, wspominała kolejna internautka. Jest ciepło, tylko trzeba się ruszać, ale to fakt. Bywało piękniej, czytamy w innym komentarzu. Wow, prawie pani nie poznałam. Pozdrawiam cieplutko. I odliczamy do koncertów, napisała fanka piosenkarki. Fotografia. Instagram.com/agnieszka.chylińska/źródło. Instagram następny artykuł.